Hey now, guess who's back? Pojebany, popierdolony pijak z Australii z polskimi korzeniami. Witam wszystkich z powrotem na swoim kanale! Woo! Jak dobrze było to znowu powiedzieć, brakowało mi tego. Tak, w końcu powracam z powrotem na YouTube. Wiem, dawno mnie nie było. Miałem różne sprawy do załatwienia i psychicznie też musiałem od tego wszystkiego odpocząć i się ogarnąć, ale... Jestem z powrotem na wasze nieszczęście. Haha, ale śmieszne. Dzisiaj gramy Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Kiedyś to przechodziłem, ale miałem wtedy gorszy sprzęt. Właśnie miałem gorszy webcam, gorsze nagrywarka Elgato. I nigdy nie ukończyłem wtedy tą grę. Został sekretny świat, a nigdy nie przyszedłem ten sekretny świat. Ale dzisiaj... Tym razem zamierzam tu przejść wszystko do końca. Zatem tak jak mówię, mam lepszy sprzęt, a wtedy byłem cały spikselowany i w ogóle gra też. A jestem przecież przystojny facet, nie? Yo. Więc teraz będę w 4K i to. Jeszcze tego mi brakowało. Picie, kurwa. Dzisiaj piję Henryk Sienkiewicz, oczywiście sokiem pomarańczowym, bo zdrowo się odżywiamy. Tak, już prawie wypiłem jeden drink. Wyłączamy to. Pełen profesjonalizm, puszczałem piosenki z Windows Media Player. Dobra, ja jak zwykle oczywiście dobrze wyglądam. Wszystko ok, nagrywa się ok, więc możemy grać. I dobra, już kurwa się coś jebie, kurwa, tak? Okej, jest okej. Bo tak się zastanawiałem, dlaczego ten pasek pierdolony jest na dole. Dobra. Woo! Hype mode on! Już nie mogłem się doczekać, naprawdę, aż zagram tą grę. Przecież to ostatnie filmiki, co grałem, to był właśnie Mortal Kombat, Killer Instinct, tak, klasyki, ale takie gry na raz, dwa. A teraz przechodzę taką pełną grę, nie? Dłuższą gierkę, więc też. No mówię, nie mogłem się doczekać, kurwa. Jedynka! Fuj. Dwójka dzieje się od razu po jedynce. Jeśli wiecie, jak nie wiecie, to ostatni boss, to był właśnie King K. Rool, czyli ten tutaj gościu tutaj w jedynce. Porwałem tego lamusa Donkey Kong i już nigdy go nie zobaczycie. Hardy fucking R! Captain K. Rool. Tak, od razu po jedynce, od razu porwał Donkey Kong. Porwał Donkey Kong i od razu z powrotem ukradł nasze banany. A że lubimy banany, to oczywiście próbujemy to teraz odzyskać, tak? Lubimy banany, co nie? Jo, dobra. Więc dosyć pierdolenie, tylko kurwa gramy, ja pierdolę, co fucking go, man! Aha, i co chciałem powiedzieć, no właśnie, w jedynce ostatnia walka właśnie z King K. Rulem to właśnie było na statku pirackim, nie? Więc to też takie fajne przejście, że ostatnia walka była z nim na statku pirackim, od razu druga część zaczyna się też na statku pirackim i klimaty pirackie, które uwielbiam od małego, zawsze uwielbiam te klimaty. Wyjebany w kosmos, wielki fan zawsze od dzieciaka, jeśli chodzi o takie te... rzeczy. BOOM! GANGSTA SHIT! Ale dobra, jeszcze raz to przechodzimy. Bo parę rzeczy tutaj... straciłem. To też dobry level, żeby... zbierać sobie te... życie, co nie? Bo akurat w tej grze jedynka była trudna, co nie? Niektóre levely były ja pierdolę, koszmarne, co nie? Ale dwójka, holy fucking shit! To jest następny poziom, kurwa, to jest po prostu 100 razy trudniejsze. 100 razy trudniejsze ogólnie, niektóre levely tutaj to... A, pierdolę. Koszmar.
Te najgorsze levele w jedynce są niczym w porównaniu do niektórych nawet nie najgorszych levelów tutaj w dwójce, nie? Tak mam powiedzieć. Niektóre levele tutaj są tak popierdolone i... Po pierwsze w tej grze trudniej uzbierać te wszystkie rzeczy, tak? Bo w jedynce to zbierasz i nie tracisz nic. Znaczy, jeśli nie znasz jedynkę, to okej, okay, gra jest trudna. Ale jeśli przyszedłeś ileś razy tak jak ja... Tak, są levele, gdzie będę dalej przegrywał i tak dalej, nie? Ale to nie jest nic wielkiego, nie? Ale dwójka, holy shit. Tak jak mówiłem. Zupełnie co innego. Mam... Jeśli mnie nie znaczy, to mam bzika na tym punkcie. Sprawdzanie, czy wszystko się nagrywa. Tak jak widać, wykrzyknik i coin DK, dobra. Tak, chcemy uzbierać wszystkie monety, bo dzięki temu uzyskamy dostęp do sekretnego świata. Czekaj. Dobra. Ja nie wiem, czy to będzie słychać, mam nadzieję, że nie, ale właśnie teraz dźwięk mi się otwarł tylko w jednym słuchawce, nie? FUCK! Holy fucking motherfucker, fuck you, motherfucker. Dobra, okej. Okay. Każdym razem, kiedy mówię motherfucker, pijemy, kurwa. W pierwszej minucie już napierdolony, już jest na dole, nie? Dobra. Ale dobra, yo, ten dźwięk. Come on, man! To! Combo! Dobra. Hell fucking yeah! Nie, nie o to chodziło. A, shit. No. K-O-N. Yeah, co to będzie? K-O-N-G Kong! Let's a fucking go! Holy fucking shit. No dalej kurwa nie... O, teraz? Wow. Albo coś jest nie tak z tym kablem, albo... Dobra, nieważne. Tylko mam nadzieję, że wy wszystko słyszycie. Dawaj! O, teraz słyszę. A! Gademy, wiem, że kurwa... Donkey Kong Land 2 właśnie można było tak przejść, kiedy oni byli, jakoś ich zabijało. Jeśli nie wiecie, Donkey Kong Land 2 to jest wersja Donkey Kong Country 2 na Game Boyu, tylko że trochę pozmieniane jest wszystko. Ogólnie chodzi o to, że ten sam kurwa klimat pirackie, takie tam podobne, ale wszystko pozmieniane, levele inaczej ułożone, bossy, jeśli pamiętam, te same były? Tak, te same. Bo jedynka akurat Donkey Kong Land 1 była trochę inna niż dwójka. Shim, you motherfucker! Oh my god, dlaczego ja... Dlaczego ja w ogóle robię ten level drugi raz?
Bo na końcu straciłem ten DK coin. Dobra, okej, DK coin. Przepraszam. Dobra, zróbmy to teraz, raz. Kurwa, przepraszam was. Ale też początek gry jest ważny, żeby jak najwięcej, tak jak mówiłem wcześniej, rzeczy uzyskać, bo kurwa, później gra jest... Ooooo! Ta gra mnie wyruchała, dupa mnie boli, kurwa, bo jest taka trudna. No home. Nie dosłownie, to nie jest dosłownie, że mnie wyruchała, czajcie o coś. Okay, what the fuck is this bullshit? Hey now! Dobra, teraz druga moneta będzie... takie małe ten, co nie? Bo jaka jest różnica pomiędzy graniem jako Diddy Kong a Dixie? Diddy Kong jest ogólnie szybszy niż Dixie. O, w razie... facet jest szybszy od dziewczyny? Jak to możliwe? W wszystkich grach zawsze jest, że dziewczyna, o, zaleta, jest szybsza, jest lżejsza, ale w prawdziwym życiu, jak facet biegnie z dziewczyną, to kto szybciej biegnie, co nie? Czajcie o tym chodzi, kurwa, jest to takie trochę bezsensowne, co nie? Ale w tej grze jest tak bardziej realistycznie wszystko nastawione, o dziwo, szczególnie małpa, boomboxem z okularami i z czapką do tyłu. F1 to było zachowanie gry? Aaaa! Dobrze! On jest szybszy, więc szybciej biega, dalej skacze. Dzięki temu, że szybciej biega. I ten... co się jeszcze było? A! Szybciej się wspina niż Dixie Kong. Ale Dixie Kong jest lepsza w tym... Znaczy... Ono potrafi tak jakby latać, znaczy nie do góry, tylko tak jakby fruwać z jednej strony do drugiej, tak powoli pada w dół, ale tak, no daje to dużo, co nie? Niektóre bonusowe levele można tylko uzyskać, grając jako Dixie Kong właśnie, i ogólnie niektóre skoki są po prostu łatwiejsze, grając jako właśnie Dixie Kong. Dobra! Zawsze się zastanawiałem, kurwa, czy te skrzynki to tak trzeba wszystkich rozwalić, żeby znaleźć tą monetę i tak jest specjalnie ustawiony. Czy można trafić przypadkowo na tym pierwszym skrzynkę. What? Hey! Motherfucker! Fuck you! Kurwa! Nie! Oh my god! Oh, you fucking cunt! Motherfucker! Holy shit, się wkurwiłem. No, się wkurwiłem, miałem prawo, no! Bo dalej robiłem ten atak. Jakim cudem, kurwa, mnie kurwa zabił. Szmaczasz pierdolony. Chuj jebany. Dobra. Na tych frajerów nie można skoczyć, więc można tylko beczkami ich rozwalać. A jak skoczysz na nich, to się wkurwiają, stają się czerwieni, bo są wtedy wkurwieni, szybciej łażą i jak ich tylko dotkniesz, od razu już usilili się wtedy. Ej, yeah! Bonusowy level. Mnie wkurwia w tym skrzynkę, gdzie uzyskałem niezniszczalność, to jest to, że Mario jest taka muzyczka leci i wiesz, muzyczka się zmienia, kiedy już zaraz ci ta gwiazdka zniknie, tak? W siłę tej gwiazdki, jak jesteś niezniszczalny. A kurwa tutaj ta sama muza się powtarza i nie wiesz, kiedy się skończy. Parę razy było tak, że biegłem na kogoś i bum, zginęłem, nie? Bo akurat w tym
czasie niewniszalność się włączyło. Teraz zachowujemy grę. My zachowujemy po swojemu tutaj, kurwa! Hena! Holy, you gotta be fucking kidding me! Holy fucking shit! Po co to jest? Cztery banany, kurwa? Tu coś musi być. Woda się podnosi, o nie! Ne. O! Oh shit, du. Ah, Engard! Tak, Engard z jedynki powraca. Engard! Ty nic nie ma? Przypadkiem? Tam. Ej, what the fuck? Skąd coś pojawiło? Czy ja jestem ślepy, czy jego tam nie było wcześniej? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Może mi się... Proszę, może mi się wydaje. Nie wiem. Engard znowu jest! Hej, nie! Bola waga! Ty, coś tu jest. Albo... Może... Tam widać, że są banany. A! Ważny... What the fuck? Coś tu musi być przejście na dół. Wciskam w dół cały czas. O, właśnie. Ale? Ta mała droga. Jeśli chodzi o znalezienie czegoś sekretnego. Wiecie, o co mi chodzi? Bonusowy level czy coś? Autonisy? A i fa... Wow, wystarczy tak. Trząsać! Jak to się mówi, tymi kablami już jest okej. Okay. Wypię. Aaaa, nie! Oj, mother... Bonusowy level czy coś tam. Ale! Ale to tylko życie. Ty, właśnie, bo nawet nie pamiętam. Okej, okay, tutaj jest gościu, zadaje pytanie odnośnie gry i dzięki temu można wybierać rzeczy, co nie? Jest bardzo dobre i przydatne to jest. This is my name, Swanky! Good answer, here we go again! What is the first enemy that you see in the game? A furry rat. You clever little monkey. Now listen carefully. What is the name of this area of the island? Gangplank Galleon. We have a winner here tonight! Fuck yeah! Australian accent! We also these galaxies though.
Pirate Puzzler, what button do you press to run? Why? Yes, let's play on! What is the name of the first level in the game? Pirate Panic. Yeah! Let's play on! What is the name of the enemy boss who has kidnapped Donkey Kong? Captain motherfucking K. Rool motherfuckers. Oh! Right! The little monkey's a winner! Chimp challenge, 2 fucking coins! In the first level of the game, how many windows did the captain's cabin have? 2, 4, or 6? I'm going with 2. Oh no! I thought you'd know that. Oh no. The first level of the game, how many windows did the captain's cabin have? 4. Alright! On to the next round. What is the name of the first rigging level? Rigging, ropey, rubbish, man breast, mayhem, rigging, riot, man breast, mayhem. Well done, let's have another. In the first level of the game, which of these is not a background object in the captain's cabin? A sword, a map, a gun. All correct, folks! Didn't they do well? Leave the fucking studio, Oilers-Zitch-Bogatsche! You've been great contestants! Ha! Dobra. Upsell trouble. I nasz kolega. Zapomniałem, jak się nazywa. Co mnie tylko dziwi, bo okej, on ma... Jego specjalność to jest skakanie. Dlaczego nie dodali żabki z jedynki? Była żabka w jedynce, która właśnie miała taką umiejętność skakania. Co to jest trochę dziwne, nie? I o, niech mi nikt nie pierdoli, że o, bo ten wąż bardziej skacze tak bardziej w górę niż w górę i o, dobra, whatever, że inaczej skacze, nie? Mogli spokojnie zaprogramować przecież tą żabę tak, żeby tak skakał jak ten wąż. Kurwa, zapomniałem jak ten wąż, kurwa, jak ta żaba. Wiecie o tym chodzi. Holy shit, nie chcą co. No. Cześć. Haha! Sykla Case potrafi myśleć czasami. Ej, mamo! Pomyślałem może raz! Brawo, Tomasie! Jak jesteś głupi. Mamo, nie mów tak. Ej, że to nigdy nie mówiła do mnie. Czekaj, jest tu coś? Tak, jest. Właśnie o tym chodziło. Nara. Banany. Kurwa, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że coś tutaj jest. I dlatego Dixie jest dobra. Czy to jest ten sam level? Ale nie wiem dlaczego, no kurwa, nie ma sensu. Widzicie? To nic nie daje. Zmarnowałem swój czas! A nie lubię tego robić! Jeśli mam już marnować swój czas, to będąc pijany, okej. Wtedy, jak najbardziej. Jestem chętny. Spadnie.
Bo, dlaczego balon pojawił się u mnie, a nie tam, gdzie go zabiłem? To było dziwne. Hej, Neo. To jest dopiero do połowy level. Szmaczkawkę nawet nie wypiłem. Takiego drinka, what the fuck? Fuck you. Already fucking are! Gangsta shit! What the fuck? Woo! Funky's Flights, tak, powraca, czyli można przemieszczać się pomiędzy światami dzięki niemu. Bez niego nie da się. Ma trochę gorszą muzykę niż w jedynce, bo w jedynce to oh my god, 10 na 10 muza, co nie? Tutaj też jest zajebista, co nie? Ale tam to się... I zawsze jako małe dzieci, jak byłem wkurwiony, że można, że nie można nim grać, co nie? Remember, Funky's the monkey! That's right, dobra, i teraz boss. I tutaj jest taki upgrade, jeśli chodzi o bossy w porównaniu do jedynki. W jedynce, kurwa, to są po prostu więksi wrogowie, którzy są już w grze. Czyli tam jest taki, no nie szczur, ale coś podobnego, co nie? I on jest pierwszym bossem. Po prostu skacze jak frajer. I kto tam jeszcze jest? Właśnie taki ptak, który też jest w tej grze, tylko ma wielką głowę i trzeba skakać. Wszystkie levele, te bossowe są takie same. Fajny level, tak? Owszem, bo... Nie wierzę, że to się stało. Taka wielka jaskinia. Tymi bananami. Dobra, spierdalaj, gin! Jak ja mogłem... Jak... ale że wszystkie powtarzają się, są takie same, to raz, dwa, te bossy później też się powtarzają, kurwa, ten szur później się pojawia drugi raz, tylko że jeszcze szybciej skoczy i takie tam, kurwa, popierdolone. Jest taki... A! I jeden z bossów to jest beczka, kurwa, beczka! What the fuck? A tutaj każdy level ma inny boss, takie właśnie pirackie klimaty, co nie? Tylko jeden boss się powtarza i tak jest kurwa inny, co nie? O, dwa bossy w sumie. Patrz. Że Captain K. Rool jest na końcu i później w tym sekretnym świecie też jest. Okej, okay, dobra. Ale jest 100 razy trudniejszy. Sekretnym levelu w świecie oczywiście. Aha, jeszcze jest inny level niż kurwa jak za pierwszym razem jak się w nim gra, inne tło. Więc kurwa tutaj poszli, wow. Rozpierdolili system. Poszli, what? Ale tutaj zaraz powrócimy. Chyba mój mniej ulubiony świat. Dużo tych leveli jest. Nie. Jedyna dobra strona tego jest, że muza. Zobaczycie. Woo! Ah! No! Shit! Fuck! Myślałem, że nie doszedłem tych kurw. Pierdolę.
jest kula, zawsze jest bonusowy level. Akurat teraz do bonusu tego rozwinę, kiedy muza się zmienia na lepsze. A i zbieramy te monety właśnie, żeby dojść do bonusowego świata. Nasz przyjaciel pają. Bardzo przydatne. Strzela, tak jakby takie platformy. Bo strzeli, oczywiście nie trzymają się wyskoczone, już prosto. I też strzela takie zwykłe pajęczyny, które zabijają wrogów. Więc jest dosyć dobry. Świecie wygląda, ja mogę z jego ryja. Widzicie go? Yo, what the fuck? Jeszcze ma sneakersy. A, ty, to jest to, co ja myślę? Nie, to tak nie. Hey now! I znowu jak muza zmienia się na lepszy, kurwa mać. Goddamn. Coś musi być na lepeczkę. Come on, man. Get the fuck out of here. Tylko o to chodziło. Myślałem, że nie trafię przez chwilę. Dobra, trzeci level. Tak, niektóre levely mają 3 bonusowe levely, ale nie 2. A, tutaj w każdym świecie jest dostęp do sekretnego świata, ale tylko do jednego levelu. Nie jest tak, że przechodzisz na ten dodatkowy świat i sobie biegasz tu i tam. Tylko trzeba przejść do każdego świata. Na przykład ten świat, tylko uzyskuje dostęp do jednego levelu. Też następny level, przyjdź do następnego świata. I tak w kółko. I ten... Oj, ten gościu to właśnie... Worek treningowy, bokserski z twarzą Diddy Konga. Dobre. I te levele sekretne. Najgorsze levele tutaj są, ale te sekretne levele. Dobra. Cranky Challenge. What is the name of the first lava level on this area of the island? Hot Head Hop. Well done, let's have another. What is the name of this area of the island? Crocodile Cauldron. Alright, on to the next round. How many times did you have to hit the end of the area? End of area giant bird to kill him? 4. Well done, you got them all right. Lucky lava, 2 coins. What colors were the crocodile heads you jumped in the first lava level? Green and brown. That's what I'm looking for. Next one, please. What is an extra... what is an extra lives balloon colored red worth?
One life. Good answer. Here we go again. Excluding the end of area boss. How many letters were on the first area of the island? Five. We have a winner here tonight. Fuck yeah. 3 coins, motherfucker. How many banana bunches you have to collect to get an extra life? 10. You clever little monkey. Now listen carefully. Where did the beetle first appear in the first area of the island? Level 2, motherfucker. Yes, let's play on. What is the name of Giddy's ponytail girlfriend? Dixie. W ostatnim level, jeśli nie zrozumieliście, See you next week! A, to... Oh shit! Czyli wychodzi na to, bo mówi do zobaczenia w następnym tygodniu. Czyli w następnym świecie. Czyli oni przychodzili tu przez ileś tygodni. Wychodzi na to, że jeden świat, jeden tydzień. Wow, holy fuck. Dobra, ale co chciałem powiedzieć, właśnie ostatnie pytanie było, że jak nazywa się twoja dziewczyna? Zdarzyło się parę razy, że kręciłem z jakąś laską i... Niech co to powiedziałem inny imię, co nie? Ja to, o Jezu, przepraszam! Ale o dziwo, bo... Wiem, to jest chujowe, co nie? I przepraszałem ich od razu, jak tylko się dało, co nie? Ale... Zawsze były takie, że... No okej, rozumiem. Może dlatego, że wiedział, że... Normalny. Tak, więc parę razy to mi się zdarzyło. Parę razy. Zawsze mi to było głupie i chujowe. I on mówi, okej, rozumiemy, nie. A ja tak... I byłem pewien, że... Aby na pewno. Czy coś myślały przypadkiem. O Jezu, kurwa, jeszcze myślałem, że tam dostanę pizdę. Ty kurwy jebany. Shit. Przeliwał beczkę, to można było na tą beczkę skoczyć. I uzyskać dostęp do beczki. Tutaj... Mamy cię. Coś było, co nie? Tylko to? Tylko o to chodziło? Tylko o to? Dobra. Holy fucking motherfucker, you cunt fucking bitch! Co to? Sperma? Żarty. Kiedyś... akurat ten żart wziąłem... sam siebie. Żart wziąłem z takiej jednej... Wiesz, taki jeden gościu tyrał takiego jednego geja właśnie. To był gej. I kurwa, on nagle zaczął się krztusić i co mówi, co za sperma. Tak, oryginalny super. Tak to powiedział, że to śmiesznie. To jedno z tych rzeczy, że
nie opowiada się, bo to nie jest śmieszne, jak się opowiada, tylko trzeba to usłyszeć. Dobra, whatever! Okej, okay, dobra, nie było. What? Bitch! Dobra. Ha! Boom! Zawsze trzeba z czegoś skoczyć na to, żeby to wybiło do góry, nie? Bo jak tak po prostu sobie skoczysz na to, jakby nigdy nic, to nic nie da. Nie doszedłeś do końca i nie dostaniesz ten bonus na końcu. Następny przyjaciel, który nam pomaga w tej grze. Trzeba być szybki tutaj, bo szybko zamienia się to wszystko w gorącą wodę, czy w lawę, czy... Bo gorącą wodę, bo jak może woda zamienia się w lawę, to nie? Dobrze, spokojnie, spokojnie. Holy shit! A! Brakowało. O, brakowało. Coś tu jest, kurwa! Niezniszczalność! Yeah, man! I mówię, widzicie, to jest ten problem, kurwa. Nie wiem, kiedy się włączy. Fucking bitch. O, coś tu chyba jest. Haha! Słodkie. Z kiedy właśnie te zwierzęta, co nam pomagają, są takie mega słodkie? Gangster shit. Hina! Banana, banana. Odmawiamy. Hina! Czemu w dół jest? Zawsze jak nie wiecie gdzie iść, a są banany, to zawsze się idzie za bananami, to zawsze jest dobra droga. BOOM! Zawsze za bananami. Nigdy nie jest tak, że są banany, nawet mogą być w przepaść, nie? Także idzie w dół. Spadniesz w tę przepaść, na pewno coś będzie, jakiś bonus czy coś. Albo banany ogólnie wskazują dobrą drogę. A, moja noga. How's it going? Dobra, spierdalaj. Let's go, okay, hey, okay, motherfuckers. Bardzo długi level. I tak, jest parę takich frajerów, co
mają różne kolory, jeśli chodzi o te beczkowe aligatory, czy wiele. Żółte odbiera ci banany. Żółte odbiera banany. Czarny odbiera ci rzeczy. Albo na odwrót, może czarny. Po prostu odlatuje ci na przykład, odlatuje ci tak to coś, czyli banany albo balon, nie? I odbiera ci to od razu, że musisz uzyskać, oczywiście. To chodzi, nie? Ale... Oh my god! W ogóle ta gra ma taką muzę, bo są gry, które mają, wiesz, dobrą muzę do klimatu, nie? Pasuje, nie? I jak grasz, okej. Ale poza grą nie chcesz się tego słuchać. Ale ta gra, ta cała seria ma chuj piosenek, gdzie po prostu... Aż mi czarki też przeszły, że mogę słuchać normalnie, kurwa. Nie grając w tę grę. Na przykład jakaś zajebista muza leci i myślę o tym, takie moje życie jest chujowe, ale no i do tej muzy, nie? Czy o to chodzi? Co trzeba zrobić? Oh, come on! Let's go! Tak szybko spada? Oh shit, prawie spadł. Oh shit. What the fuck? Ty, prawie spadł dwa, trzy razy. God damn it. Nie jest trudny level. No, na początku jak się gra, tak, to jest trudny level, nie? Ale... Ale... Później jak się gra ileś razy, to jest łatwy level, tylko że jest mega długi. No, takie, o, ja pierdolę.
Czekaj, muszę tu coś jeszcze zobaczyć w tym levelu na samym początku. Tylko tyle? Dobra. Tak, jak przejdziesz level, wystarczy wcisnąć start select i możesz od razu wyjść. Jak przejdziesz. To on tutaj daje jakieś tipsy odnośnie jakichś sekretów. Jeśli poznajecie z tyłu, to tam właśnie jest ta żaba, o którym gadałem wcześniej, co jest w jedynce. Jest Thunder z tego Skill Racing, Biatyka, co też stworzył firma, która stworzyła tą grę. Ta gra, wow. O! Ten level jest chujowy. To jest jedno z tych... Ach. A, dobra. Okej. Okay. Zrobimy skrót. Ha, ha, ha. Yes! Koniec levelu, motherfuckers! Dobra, jest parę skrótów w tej grze, gdzie od razu, o, jak widać, przechodzisz levels, nie? To jedyny minus właśnie to jest to, że nie dostaniesz, nie uzbierasz wszystkie bonusy, te DK coiny, te... nie przejdziesz te bonusowe levele, takie tam, więc trzeba jeszcze raz przejść, jeśli chcesz w pełni przejść grę. Będę musiał to później zrobić. Are you fucking hard, bully me! Ale to później zrobię. Zamierzam wszystko uzbierać. To co nie uzbierałem za pierwszy razem, ale oczywiście nie nagrywanie. Wtedy nie ma żadnego kodu, co można wpisać, tylko trzeba samemu to wszystko zrobić. Ale to się zrobi. Ale na razie chcę po prostu przejść jak najdalej. Wow! Widzieliście to? O, oh my god. Tylko 4 DK coiny? Bullshit. To jest jakiś magiczny, stary, piracki miecz. O, szybko. Zmienimy na Dixie. Wszystko jest ok, łatwe. Lepiej stać jak najbliżej tutaj niż... Dlatego właśnie. The fuck, ale on tyle czekał, kurwa, że ja pierdolę. Jak idzie do tyłu, to on podchodzi z tyłu i czy atakuje, kurwa, nie? Od razu. Taki rush robi, kurwa, i od razu... No macie, co nie? Dobra, Dixie. Dobra, bo trzyma w górę kulę, a Dixie trzyma przed sobą. Zależy, różni wrogowie, różnie to działa. W przypadku tej walki lepiej jest... Jako Dixie oczywiście. Haha, jak ona się nigdy wypije z sobą. Dobra, i to by było na tyle, na tą część. Przeszliśmy dwa światy, wow. Jak ktoś mówi, kurwa, creme quay, taki bardziej bagna, zniszczony statek, jak widać, i... To co? Nara, nara! Do zobaczenia do następnej części! Jaui, jaui!